Witam w kolejnej części vloga, także możecie zobaczyć za mną pole zostało skoszone oraz zostało przeze mnie obrobione akurat w tym momencie. Tutaj stoi ciągnik i tu pole pokaż tutaj. I na polu, na którym się teraz znajdujemy, powierzchnia całego areału wynosi około 4-2 hektara. Potem dojedziemy do domu, weźmiemy motocykl, objedziemy całe pole z GPS-em. Pokażę wam, że jest tu około 4 hektarów. Także możemy ocenić całą wydajność. Tu mamy przyczepę, HL-kę oraz poczciwego Majorka. Tu wchodzimy. No i tak to wygląda, ta przyczepa tego rzepaku. Także mamy tu 9 ton na HL-kę nie wejdzie, prawie czubata, także 8 ton z groszem, na pewno nie więcej, pełna 9 też nie ma, 10 też nie ma, 11 ton też nie zmieści rzepaku, także jak ktoś wam takie głupoty opowiada, to nie słuchajcie. Tu mamy 8 ton, 8 ton i pół, coś takiego, na pewno nie ma tu 9 ton, a pole wynosi około 4 hektarów, także wydajność prosto obliczyć, lecz potem jeszcze się przejedziemy. No i wyszło około 2 ton, także szału nie ma i można powiedzieć, że ten plon wynosi w takim roku suszowym o 1,5 tony mniej. Jest to klasa gleby 4. No i tyle. To było na tyle w tym vlogu. My jedziemy do domu. I to było na tyle. Jak się podobało, to łapka w górę. Także my już przyjechaliśmy motocyklem na pole, ściągnąłem aplikację Field Area i teraz wsiądziemy na motocykl, objedziemy dookoła całe pole i zmierzymy według GPS-a ile tu jest hektarów, jaka jest powierzchnia tego pola. Także Kamil odpalił naszego Chińczyka i jedziemy. Ja też wezmę początek pomiaru. No włącz też, ja mam początek pomiaru. No jak ktoś chce, niech przewinie o 2 minuty do przodu, bo nie będę tego ciąć ani nic kombinować. A my sobie na spokojnie objedziemy całe pole. Licz cały czas odległość. Ale ty, że zbiegasz szybko. Język na wierzchu, a ty ciśniesz. Dawaj, dawaj kolego, jedziemy. To jest nasz pies, jakby co. Jakby ktoś pytał. Ktoś pytał, tutaj wapno. Ten teraz będzie nam kurzył. Tu na pole jeszcze nie wjeżdża. Samej tej nie jest, nie? Bo to i tak tu zakładka. Tu już skręcę śmiało. O, jak ten rowek, no. Cię prowadzi tej. Gleby nie zrobił, bo wstyd będzie. A
Ale tak zawodowy jesteś kierowca. Widzisz, 150 kilo ponad. Chińczyk, 50 cm sześciennych pojemności. Widzisz, jak to daje radę? Prawie 20 tysięcy przebiegu i to dalej jeździ i ma się dobrze. Tu ładnie na tym trikon bermudzki skręcisz też, nie? Kurwa, ty dajesz radę? Z tobą to bym gleby zrobił pewnie na odwrót. No i dojechaliśmy na miejsce, także zobaczymy, ile tu na telefonie wyszła nam powierzchnia tego pola. Koniec pomiaru. Done. Gotowe. Powierzchnia, nie wiem, czy widzicie. Mam nadzieję, że widzicie, ile mamy tutaj. Cześć, mi się odjebało. Ale czekaj, tu u mnie widać. Nie wiem, czy dobrze widzicie, tu macie odległość całą dookoła, tu macie powierzchnię, tu macie te pole zaznaczone. Zobaczymy, ile. O, macie całą krzywiznę pola. Okazało, że w podróżni byłem. No bo ty masz Xiaomi, a Xiaomi się nadaje na złą. Tu macie całą powierzchnię. Także jak mamy 8,5 tony i 4,20, to sobie łatwo policzyć. Wejdźmy na kalkulator. Macie 8,5 tony. 8,5 tony, 9 na pewno nie ma. Podzielić przez 4,20. Macie 2 tony. 2 tony z małym groszem. Także tak to wygląda w praktyce, bez żadnej ściemy, jak zawsze 100% szczerości na naszym kanale. Jak ktoś wam opowiada głupoty o super wydajności, to no to wiecie, że oszukuję tylko sam siebie. Widzowie nie są głupi, na pewno moi widzowie nie są głupi. A jak ktoś wierzy w takie rzeczy, no to niech sobie wierzy. Dobra. To by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że się podobało, łapkę w górę. Jak się podobało, jak nie, no to łapka w dół. Zapraszam do subskrypcji kanału. Niebawem jeszcze więcej filmów. Zapraszam już na naszą stronę na Facebooku. Link będzie w opisie. Także trzymajcie się, powodzenia. Na razie, cześć. Jedzie Kamil. Majorek. 3011. Michaelka Rzepaków.